nie znam takiego przypadku w Polsce, żeby tego typu obiekt 7700 metrów wybudowano od zera, prawda, od podstaw wybudowano i kompletnie go zakończono. Zakończono go już 17 grudnia, był odbiór techniczny. Mamy już zezwolenie Inspektoratu Nadzorczego na użytkowanie tego obiektu. Obiekt jest piękny, pięknie będzie wyposażony. Pierwsze przetargi będą rozstrzygane już 5 stycznia. Długo oczekiwana inwestycja, udało się pozyskać środki. Przez długi okres czasu martwiliśmy się o to, że nie będzie takich możliwości. Połączyliśmy też tutaj możliwości, które dają środki unijne, jeszcze wygospodarowane z różnych dziedzin. No i mamy obiekt, który tak naprawdę gwarantuje opiekę na najwyższym dzisiaj dostępnym poziomie. Funkcjonalny, każdy boks ma łazienkę, natrys, są miejsca dla matek, a czego nie było na Rangiewicza. Obiekt jest bardzo funkcjonalny, ma dojazd z dwóch stron, przy bardzo blisko oddziału ratunkowego, bezpośrednio związany, bardzo blisko lądowiska helikopterów, bardzo blisko dobrego zaplecza szpitalnego w razie gdyby coś się działo, chociaż tu jest i tomograf na miejscu i radiologia. No i co, wszystkie poradnie, czyli wszystko w jednym miejscu można załatwić. Aktualnie jeszcze trwają tutaj prace w zakresie doposażenia, rozstrzygamy przetargi na wyposażenie. No i sądzę, że na przełomie marca, kwietnia dzieci będą mogły być już leczone, bo trzeba jak najszybciej do tego doprowadzić.